z Polski. Przyjechałam tutaj 50 lat temu i od tej pory mieszkam w Chicago z małymi przerwami. I właściwie od początku jestem zaangażowana w Polonijny Teatr w Chicago. Początkowo grałam przez wiele lat. Grałam w przeróżnych, że tak powiem, organizacjach i układach teatralnych, dlatego że było tutaj sporo zespołów, sporo grup teatralnych. Trudno to nazwać teatrami jako takimi, bo właściwie nie mieliśmy nigdy własnych siedzib, ale były to grupy teatralne. To był teatr muzyczny, to był teatr opery i operetek, teatr dramatyczny, teatr Refrena, a oprócz tego wiele innych grup teatralnych, na przykład w ostatnich latach studio Polish American Actors Studio. Także graliśmy dużo, różny repertuar. Od 2 lat jestem jak gdyby szefową własnej grupy. Nazywamy się Teatrem Ad Hoc, bo jest to taka właśnie grupa, która stworzyła się trochę z przypadku, trochę z potrzeby serca. No i na czym polega praca w teatrze polonijnym? Przede wszystkim musimy mieć tego bakcyla w sobie, czyli pracujemy pomimo wszystko, jak to się mówi, dlatego że warunki, jakie tutaj mamy, są, no powiedziałabym, nikczemne. Nie mamy stałych siedzib, nie mamy stałych miejsc, nie mamy stałych scen. W związku z tym walczymy o wszystko. Czasami robimy teatr na przykład w siłowni, budując scenę i robiąc teatr, czy w garażu na przykład. Także w przeróżnych miejscach, gdzie się tylko da. Trudno to traktować jako teatr zawodowy, dlatego że wszyscy, którzy jesteśmy zaangażowani w sprawy teatru, mamy inne zawody, które, że tak powiem, pozwalają nam przeżyć tutaj, czyli wszyscy pracujemy, względnie jesteśmy na emeryturze, ale właściwie wszyscy zaangażowani w teatr, nikt tutaj z teatru nie żył, jak to się mówi, czyli nie był w stanie utrzymać się z teatru. Teatr nigdy nie był dochodową imprezą, także wspólna pasja to jest to, co nas łączy i tylko dzięki temu to istnieje i ciągle istnieje. Także tych pasjonatów jest ciągle sporo. Ci starsi, tak, do których ja się zaliczam, staramy się przekazać ten nasz entuzjazm młodszym kolegom. Staramy się stworzyć, jak to się mówi, następne pokolenie tych, którzy pasjonatów, którzy chcą kontynuować tę pracę i wydaje mi się, że nam się to zupełnie nieźle udaje, bo jest duże zainteresowanie młodych ludzi. Także tak wygląda teatr polonijny. Ja wiem, że poza Ameryką są czasami opinie, wydawałoby się, że ten teatr tutaj, jak to się mówi, na dolarach śpi. Jest to nieprawda. Generalnie rzecz biorąc, zawsze twierdzę, że jest to bardzo kosztowne hobby.